Witajcie kochani. Dzisiaj troszeczkę inaczej, ponieważ mam dla was tak Getting Ready With Me, czyli taką moją wieczorną pielęgnację. Mam nadzieję, że taki filmik też wam się spodoba. Zaczynamy oczywiście od zmywania makijażu. Ja używam tutaj emulsji z Eveline. To jest coś, co chcę po prostu już wykończyć, bo mam to strasznie długo i jakoś nieszczególnie lubię tego używać, bo odzwyczaiłam się od mleczek. Zdecydowanie wolę płyny micelarne, no ale jednak jestem tutaj dzielna. Projekt Denko trwa, więc używam tą emulsję. Ona troszeczkę szczypie mnie w oczy, czasami nie zawsze, ale ze zmywaniem makijażu radzi sobie całkiem nieźle. Tak więc zmywamy oczy. Teraz przechodzimy do drugiego etapu, czyli zmywania twarzy. Tutaj użyję płynu micelarnego z Yasumi, który był w jednym z glossy boxów. On niestety kompletnie nie nadaje się do zmywania makijażu, ponieważ jest zdecydowanie za słaby w tym, ale jeżeli chodzi o zmywanie buzi, tutaj sprawdza się idealnie, tak więc zmywam sobie resztki podkładu i korektora właśnie z twarzy. No i teraz mały pstryczek elektryczek i jesteśmy po prysznicu, gdzie użyłam peelingu z kolastyny, który niestety nie jest zbyt dobry, bo przede wszystkim ma za małe drobinki i ja nie czuję efektu peelingowania. No ale już mam go przy końcówce, więc zaraz będę mogła go wrzucić do projektu Denko. No a oprócz tego używam też pianki z farmacerii do mycia buzi z serii A. To jest ta seria taka dla cery alergicznej, więc bezzapachowa, ale te kosmetyki zawsze mają jakiś taki charakterystyczny, dziwny zapach. Jednak sama forma pianki bardzo mi odpowiada i świetnie zmywa. Twarz na pewno jest po niej bardzo czysta. Jeżeli chodzi o ciało, to tutaj używam takiego żelu z Balei, który bardzo lubię, ma przepiękny zapach. To jest ta wersja makaronikowa, figa i czekolada bodajże, z tego co pamiętam. A jeżeli chodzi o nawilżanie ciała, to tutaj użyłam oczywiście masła z The Body Shop, brazylijski orzech. Już użyłam go około połowy, tak więc dosyć sporo. Jak na mnie. Oczywiście zapach jest fenomenalny, no i ja jestem bardzo zadowolona z tego nawilżenia, no i ten zapach się utrzymuje. Teraz bierzemy się za szczotkowanie zębów. Ja używam elektrycznej szczoteczki Oral-B Triumph 5000, z tego co pamiętam. Jeżeli się mylę, to podam wam na dole link do konkretnego filmiku z tą szczoteczką i pasty Colgate Total. Tak jak mówiłyśmy wam z Karoliną w tagu, szczoteczki elektryczne, używanie szczoteczek elektrycznych robi zdecydowanie różnicę, te zęby są zupełnie inne. No i też sobie tutaj ograniczacie ilość wizyt u dentysty, więc macie kolejne oszczędności, bo naprawdę szczoteczka elektryczna pomaga dbać o zęby. No i teraz tonizowanie buzi, tutaj znowu Balea, to jest tonik, który dostałam od mojej przyjaciółki, już mi go tutaj niedużo zostało. Fantastyczny produkt, zupełnie bez alkoholu, ma bardzo przyjemny zapach i naprawdę bardzo fajnie odświeża twarz. Tak, teraz się troszeczkę powachlujemy, żeby ten tonik nam wysechł i to, co tam może się wchłonąć, to wchłonęło, ale głównie, żeby po prostu tonik przesechł. I na to nakładam serum z Taupy, które było w ostatnim Glossy Boxie, chyba jedyny produkt, który mi się z tego Glossy Boxa spodobał. Wkurza mnie tylko w nim ta pipeta, ponieważ wolę zdecydowanie tutaj wersję z pompką, taką jak mam w Biodermik, ale poza tym jest to bardzo fajny produkt, bardzo dobrze na mnie działa, no i przede wszystkim bardzo ładnie pachnie. Teraz będzie krem pod oczy, znowu tutaj produkt z Glossy Boxa, Glide Skin Hydrating Eye Cream. On niestety nie przypadł mi za bardzo do gustu, dlatego że jest stosunkowo rzadki, ja za takimi produktami rzadkimi aż tak rzadkimi nie przepadam. No i jakoś nie mogę się do niego przekonać, żeby używać go pod makijaż. Wbrew pozorom jakoś nie wiem czemu, ale mi się nie nadaje, więc używam go właśnie jako krem na noc.
Jeżeli chodzi o krem do twarzy, to tutaj mam Etrebel, krem, którego kompletnie nie polecam. To miał być krem na dzień, ale on moim zdaniem się na dzień zupełnie nadaje. Jest niesamowicie tłusty, zostawia taki świecący film na twarzy i ja sobie nie wyobrażam używać go pod makijaż. No i do tego ma przepaskudny zapach różany, tak widzicie, jak się tutaj krzywię. Pachnie jak taki krem dla starych pań, kompletnie mi nie odpowiada, no ale muszę go zużyć. No i tutaj nawilżanie ust, to jest taka wazelinka w zasadzie o zapachu mango i papai, którą dostałam razem z tym futrem do paznokci, które widzieliście w filmiku z Karoliną od Michaliny z Wielkiej Brytanii. No i tutaj sobie po prostu tak profilaktycznie nakładam. Ono nie ma jakichś wielkich właściwości nawilżających, ale na pewno krzywdy mi nie zrobi. No i ponieważ to był dzień olejowania włosów, to tutaj teraz wyciągam, jak widzicie, wszystkie wsówki, gumki i inne rzeczy i przygotowuję swoją niezbyt bujną grzywę do tego, żeby nałożyć na nią mieszankę olejów. Tak, mamy teraz króla lwa. No i żeby tego króla lwa ujarzmić, teraz użyję mieszanki olejów, które mam zmieszane w takim pojemniku po serum z Avonu. Tutaj jest olej z Aloe Verde, olej z Alterre i olej chyba Vatika. Oczywiście olej porzeczkowy, olej limonkowy i Vatika. Tutaj sobie troszeczkę tego oleju właśnie rozprowadzam na całej długości włosów. Z czasem doszłam do takiego momentu, w którym wiem, że tego oleju jest wystarczająco, a nie jest go też za dużo, bo pamiętajcie, że całkiem tłustych tych włosów też mieć nie możecie, bo potem przede wszystkim już pomijam jakieś tam aspekty właściwościowe olejów, bo na tym się nie znam, ale potem jest to strasznie ciężko domyć. No i ostatni jest krem do rąk. Ja używam kremu z The Body Shop, którego tutaj kompletnie nie widać. To jest ten krem z olejem z nasion konopi. On może nie ma zbyt dobrego zapachu, bo to nie jest na pewno zapach, którym będziecie się upajać i wąchać swoje ręce, ale fantastycznie nawilża. To jest naprawdę bardzo dobry krem do suchych dłoni i ja go Wam serdecznie polecam. No ale nie zapomnijcie oczywiście o ściągnięciu biżuterii, bo ja zapomniałam i tutaj no nieprzyjemnie się kremuje ręce w pierścionkach, ale ten mój jest taki mały, że zwykle właśnie o nim zapominam i dopiero potem sobie przypominam. To jest wszystko. Dziękuję Wam bardzo dzisiaj za oglądanie, mam nadzieję, że się Wam podobało i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!